Dzień dobry Państwu. Jarosław Bardowski, dzisiaj 4 lutego 2021 roku i nagrywam dla Państwa to wideo, aby podsumować pierwszy miesiąc kampanii wyborczej, aby powiedzieć kilka zdań na temat moich planów na najbliższe tygodnie oraz żeby odpowiedzieć na 10 bardzo często powtarzających się pytań, nie dotyczących stricte samorządu, nie dotyczących stricte gminy, natomiast raczej życia prywatnego i poglądów politycznych. Natomiast z racji tego, że się bardzo często pojawiały, postanowiłem odpowiedzieć na te pytania publicznie. Podsumowując pierwszy miesiąc kampanii wyborczej. Oficjalnie 3 stycznia ogłosiłem, że będę kandydować w wyborach przedterminowych wójta gminy Lubań. Pojawiła się lawina pytań i wątpliwości, dlaczego tak późno, dlaczego dopiero po nowym roku to ogłosiłem. Tu, Szanowni Państwo, Komitet Wyborczy Wyborców został zarejestrowany 21 grudnia. Następnie był okres świąteczny, świąteczno-noworoczny. Ja bardzo sobie cenię ten czas, czas rodzinny, czas spokoju i stwierdziłem, że to nie jest dobry moment, aby sobie i Państwu fundować dodatkowe jeszcze informacje na temat aktywności politycznej. W związku z tym oficjalnie 3 stycznia podałem do informacji publicznej, że jestem kandydatem. Kilka dni później, od 5 stycznia, zacząłem zbierać podpisy pod listem poparcia mojej kandydatury. Skończyłem to robić 13 stycznia, dnia następnego zostałem oficjalnie zarejestrowany jako kandydat w wyborach przedterminowych wójta gminy Lubań. Podczas moich bardzo licznych spotkań, za które Państwu bardzo dziękuję, tematem przewodnim oczywiście były losy gminy. Często też Państwo pytali o jakieś moje sprawy osobiste. Natomiast niezwykle też istotnym problemem jest kwestia, która ostatnio w grudniu zeszłego roku została ujawniona i upubliczniona i się aktualnie toczy. Chodzi o postępowanie administracyjne w starostwie lubańskim dotyczącej decyzji o zagospodarowaniu kopalni Księginki. Pomysł właściciela tej kopalni, aby sprowadzić 13 milionów ton na ten teren, spotkał się z bardzo dużym protestem mieszkańców. Ja również jestem przeciwko tej inicjatywie. Dlatego to, co mogłem lokalnie, zbierając podpisy pod swoim listem poparcia, również zacząłem w pewnym momencie zbierać podpisy pod tym listem protestacyjnym od tych Państwa, którzy jeszcze o tej akcji nie wiedzieli. Udało mi się kilkadziesiąt podpisów zebrać i dostarczyć do Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej, w ten sposób wspierając tą inicjatywę. Oprócz tego, od 15 stycznia ten temat był bardzo i nadal jest bliski mojemu sercu. Zacząłem rozmawiać z różnymi osobami pracującymi w instytucjach centralnych na ten temat oraz w mediach. I udało mi się porozmawiać z wiceministrem klimatu i środowiska, który obiecał mi, że się temu tematowi przyjrzy i się ciągle przygląda, analizuje wpływające decyzje do starosty lubańskiego. Stanowisko pana wiceministra jest takie, że głównym motywem działania starosty powinno być interes społeczny i opinia społeczna. Dlatego wierzę, że ten list protestacyjny, który powstał, cała inicjatywa Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej będzie miała znaczący tutaj wpływ na ostateczną decyzję starosty. A pan wiceminister ze swojej strony, no, z racji tego, że nie ma wpływu bezpośredniego na starostę, jest tylko organem centralnym, resortowym, obiecał, że będzie tą sprawę po prostu śledzić i monitorować. Kilka dni później doszły do mnie informacje z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. To jest resort, który przygotowuje rozporządzenia dla premiera w sprawie wyborów w Polsce. No, informacja jest taka, była taka wtedy, że wybory wszystkie przedterminowe w Polsce muszą zostać przesunięte o kilka miesięcy. Główny inspektor sanitarny doradzał, aby przesunąć je co najmniej na początek kwietnia. I tak też się stało. 25 stycznia zostało opublikowane rozporządzenie premiera, w którym oficjalnie została zmieniona data wyborów z 7 lutego na 11 kwietnia 2021 roku. Kilka dni później, 28
stycznia odbyła się bardzo ważna sesja Rady Gminy Lubań. Sesja, w której osobiście nie uczestniczyłem, ale całą oglądałem transmisję online. Sesja według mnie, która pokazała niestety sposób działania tej rady. Po raz kolejny pokazała to, że ci radni no nie do końca chyba poważnie traktują swoje funkcje reprezentowania społeczności. Według mnie nie tak powinny wyglądać prace nad uchwalaniem budżetu. Nie na ostatnią chwilę powinny być zgłaszane poprawki i to wszystko pokazało po prostu, że słuszna jest inicjatywa poddania tej rady opinii wyborców, opinii mieszkańców, czy nadal chcą taką radę. Więc popieram pomysł referendum. Tak naprawdę rada działa zgodnie z prawem, prawem cywilnym, prawem karnym, więc żadnej odpowiedzialności oni nie ponoszą, oprócz oceny wyborców. Osobiście uważam, że referenda takie lokalne są bardzo istotne i w pełni popieram tę inicjatywę. Uważam, że mieszkańcy gminy powinni zdecydować, czy odpowiada im taka praca gminy, czy też nie. I odnośnie podsumowania tego miesiąca, to może tylko jeszcze powiem, że w ostatnią niedzielę doszło do bardzo dziwnej akcji na mojej stronie internetowej, na stronie internetowej komitetu nowoczesnagmina.pl z myślnikiem w środku. Otóż strona została prawdopodobnie zaatakowana przez jakiegoś hakera. Ktoś się zalogował, usunął wszystkie treści. Być może chciał nanieść nowe treści, tylko w tym momencie została przeze mnie, przez administratorów zablokowana. Robię wszystko, żeby jak najszybciej uruchomić nową stronę na nowym serwerze z nowymi zabezpieczeniami, więc już wkrótce będą nowe informacje. Odnośnie planów na najbliższą przyszłość, to chcę powiedzieć, że w najbliższych tygodniach będę analizować wszystkie uwagi z rozmów z Państwem. To mi pozwoli skonstruować konkretny program wyborczy, to mi nawet pozwoli konkretne pomysły, jakie mam na gminę, przenieść na kwestię bardzo już praktyczną, czyli na projekty uchwał. Ponadto, tak jak w wpisie wczorajszym wskazałem, mój program wyborczy nie będzie opierać się na obietnicach dla każdej miejscowości, tylko na ogólnej strategii i ogólnych pomysłach dla rozwoju całej gminy. Teraz może najprościej będzie, jak odpowiem na te pytania, które Państwo mi tak bardzo często zadawali. Pytań wybrałem 10 najczęściej powtarzających się. Bardzo duża część dotyczy polityki, to też mnie trochę dziwi, natomiast niekoniecznie, no bo tak naprawdę funkcja wójta to jest funkcja publiczna, funkcja polityczna, natomiast chciałbym jasno oddzielić, że zdaję sobie sprawę, polityka centralna, rządowa mocno się różni od polityki lokalnej prowadzonej przez wójta. Dlatego też moje odpowiedzi będą odzwierciedlać w pełni to, co myślę. Natomiast główna moja idea jest taka, że społeczność lokalną powinna interesować to, co się dzieje tu i teraz na miejscu, a nie to, co tam się dzieje na pokaz w wielkiej polityce krajowej. Pierwsze pytanie, najczęściej powtarzające się, to jest pytanie, jakie są moje poglądy polityczne, jak oceniam aktualnie rządzącą partię Prawo i Sprawiedliwość. I gdzie mi jest bliżej, tak? Więc powiem najkrócej, jak się da, odpowiadając na to pytanie. Nie jestem ani zwolennikiem, ani przeciwnikiem rządu Prawa i Sprawiedliwości. Osobiście znam bardzo wielu członków tej partii, ale znam też członków Prawa, Platformy Obywatelskiej, członków Konfederacji, czy też innych ugrupowań. I powiem Państwu po prostu tyle, że każda władza robi rzeczy pozytywne i negatywne dla społeczeństwa, natomiast bolączką władzy w Polsce jest to, że za bardzo dba ciągle o własny interes partykularny. Natomiast czy to jest rząd PO, czy to jest rząd PiS, to większego to znaczenia niestety nie ma. Drugie pytanie też polityczne, co myślę o pandemii koronawirusa. Pytanie bardzo często, które się pojawiało.
Też odpowiem na nie w sposób w 100% odzwierciedlający to, co myślę. Natomiast moje poglądy są, jak na te i na inne pytania, wyważone z racji tego, że sam jestem obserwatorem dosyć analitycznym, natomiast nie do końca chcę się we wszystko angażować. Na pewno wirus jest, istnieje i sam fakt jego niebezpieczeństwa dla społeczeństwa jest niepodważalny. Natomiast cała otoczka, która się dzieje, cała ta pandemia, wyolbrzymiona do dużych rozmiarów, działania, które blokują, zamykają gospodarki, lockdowny, to są już działania polityczne, które niestety prawdopodobnie nie przyświeca to, żeby społeczeństwo było lepiej, tylko żeby realizować swoje interesy. W związku z tym, tak jak mówię, widzę zagrożenie, natomiast należałoby znaleźć gdzieś złoty środek, i pamiętać o tym, że być może stosując zamknięcie gospodarki, stosując takie, a nie inne obostrzenia, lekarstwo może być gorsze dla społeczeństwa niż sama choroba. Kolejne pytanie powiązane. Co myślę na temat szczepionek przeciwko koronawirusowi? Na koronawirusa. Szanowni Państwo, tutaj też nie będę nikogo namawiać ani do tego, żeby się szczepił, ani nie będę nikomu odradzać tych szczepień. Osobiście uważam natomiast, że te preparaty nie są wystarczająco zbadane. Są dopuszczone warunkowo do użytku w Polsce czy na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym chcę podkreślić tutaj najważniejszą moją uwagę i stosunek do tego. Uważam, że każdy, kto się szczepi, kto podejmuje taką decyzję, powinien być rzetelnie poinformowany o możliwych skutkach, poinformowany o etapie prac, że tak naprawdę weryfikacja i badania kliniczne ciągle trwają i tak naprawdę jest to pewnego rodzaju eksperyment. Ale tak jak mówiłem, jeśli ktoś chce, ktoś uważa, że to jest mu potrzebne, proszę bardzo, jeśli ktoś jest innego zdania, uważam, że nie powinno się nikogo do szczepień zmuszać, ani nie powinno się w żaden sposób ograniczać, czyli dyskryminować osób, które nie są zaszczepione. Czwarte pytanie, jakie mi zadało kilka osób, było takie, czy jestem za tym, aby gmina Lubań była strefą wolną od LGBT? Szanowni Państwo, w tej kwestii powiem najprościej i najkrócej, jak tylko się da. Uważam, że samorządy nie powinny angażować się w ani promowanie tej polityki, ani w blokowanie tej polityki. Tak? Nie powinny władze samorządowe, władze gminy nie powinny w żaden sposób wspierać ani promocyjnie, ani tym bardziej finansowo żadnych organizacji, żadnych stowarzyszeń powiązanych z takim ruchem ideologicznym, ani też nie powinny celowo tworzyć stref wolnych od LGBT. Tak naprawdę moja ocena jest tego taka, że takie działania, nawet tworzenia tych stref wolnych od LGBT przyczyniają się do tego, że ta cała ideologia jest bardziej promowana. Więc wstrzemięźliwość samorządów tutaj według mnie jest najlepszym rozwiązaniem. Kolejne pytanie było, już kolejne pytania są bardziej prywatne, mniej polityczne. Czy jestem katolikiem? Tak, jestem katolikiem, wierzącym, praktykującym. W swoim życiu miałem różne etapy wiary, wzloty i upadki. Natomiast odpowiadając najkrócej, tak, jestem katolikiem. Jak sobie radzę jako rodzic samodzielnie wychowujący dziecko? Tutaj też nie chciałbym się wymądrzeć i tworzyć jakichś długich wypowiedzi. Po prostu dobra organizacja, właściwe ustalenie priorytetów to jest coś, co pomaga każdego dnia mi funkcjonować. I chcę tylko powiedzieć, że bardzo mocno doceniam wszystkich rodziców, wszystkie kobiety, które samotnie wychowują dzieci. To są naprawdę bardzo, bardzo silne i dobrze zorganizowane osoby. Kolejne pytanie było często mi zadawane, bo nie ukrywam tych informacji. Przez wiele lat prowadziłem działalność gospodarczą. W zasadzie to dwa razy w życiu prowadziłem przez kilka lat działalność gospodarczą. Jeszcze na studiach prowadziłem firmę, która zajmowała się sprzedażą rękodzieła artystycznego oraz organizowaniem szkoleń.
A w ostatnich latach, od 2016 do 2019 roku, prowadziłem działalność gospodarczą z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. I ostatnie dwa pytania, na które chcę się odpowiedzieć, dotyczą kwestii takiej, czy gdzie w końcu mieszkam? Czy mieszkam w Unii Goszczy, w swojej rodzinnej miejscowości, czy mieszkam w Warszawie? Otóż w ostatnich miesiącach bardzo często podróżuję na tej trasie. Wielokrotnie bywam w Unii Goszczy. Sprawy lokalne są bardzo, bardzo mi bliskie. Natomiast ciągle jeszcze kilka spraw zawodowych wiąże mnie z Warszawą. Ciągle także tutaj w Warszawie mój syn uczęszcza do przedszkola. I pytanie ostatnie, dlaczego w takim razie chcę wyjechać z Warszawy, chcę się przenieść do gminy Lubań. Tutaj moje motywy są przede wszystkim podyktowane swoim komfortem wewnętrznym i psychicznym. Duże miasto, tak jak Warszawa, bardzo mnie zmęczyło. Jestem mocno, mocno zmęczony tym szybkim trybem życia w tym mieście. I uważam, że też priorytety mi się po prostu zmieniły, tak? Dzisiaj dla mnie o wiele ważniejsza jest rodzina niż inne rzeczy, dlatego mała miejscowość, dokładnie rodzinna miejscowość, jest jak mi najbardziej potrzebna dla komfortu psychicznego. Ponadto na koniec już chcę powiedzieć, że jest bardzo duża w mojej ocenie przewaga małych miejscowości, małych wsi nad takimi dużymi miastami. Chodzi mi o konkretnie taką przewagę, taką korzyść, że w małych miejscowościach, małych społecznościach wszyscy się znają. A to, że wszyscy się znają, pomaga o wiele łatwiej realizować swoje sprawy, osiągać jakieś sukcesy, lub można pójść po prostu do kogoś i z nią o tym porozmawiać. W takich dużych miastach kontakt na każdym szczeblu, począwszy od spraw zawodowych, urzędowych, osobistych, jest bardzo, bardzo mocno utrudniony. W dużych miastach większość ludzi jest anonimowa. W dużych miastach nie zna się setek tysięcy ludzi, z którymi się spotyka. Natomiast małe miasta dają ten komfort, że można prawie każdego znać, jeśli nie każdego. Mam nadzieję, że moje odpowiedzi na te pytania były wyczerpujące i nie pozostawiają jakichś wątpliwości. Zachęcam Państwa bardzo, bardzo, bardzo gorąco do zadawania pytań w rozmowach bezpośrednich, w rozmowach telefonicznych, w wiadomościach prywatnych i przede wszystkim w wiadomościach publicznych na Facebooku. Na te ostatnie pytania publiczne na profilu Facebook będę odpowiadać w pierwszej kolejności. Na zadawane prywatnie w późniejszej kolejności. To wszystko w takim razie na dzisiaj. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Do zobaczenia Państwu.